Witam już z tej strony Lexo i zapraszam do oglądania 9 odcinka Metin 2 Przygody Tortuga. Zaczniemy sobie od spróbowania wbicia pomocy smoka na M1. No oczywiście, bo po co? Dobra, w każdym razie wykupiłem tutaj jeszcze na jeden dzień buffy na buffce i postaram się w jeden dzień wyekspić jej level 70. Tutaj ten medal już odebrałem i z ISA mamy. Tutaj mamy jeszcze PDK, miksturę zarania, na Lexo mam te liderki oraz ten pierścień miłości, a więc sądzę, że X powinien iść w miarę spoko. Tutaj na Bengalu siedzimy, to X też zwiększone, a więc mam nadzieję, że w dzień mi się uda wyekspić. No co, ja was nie zanudzam, jeszcze kamyka tylko przeczytam na Lexo i jadę ekspić. Tak jak mówiłem, czytamy kamyka. Aura miecza, dalej niestety na G8 nie weszło. Ekspans buffa, oczywiście ja też zbieram doświadczenia, więc pokażę wam dobicie levela 76, odpalę się tylko. Jeszcze pelerynkę odpalę na buffce i jedziemy. Gdzie mam te pele? Tutaj są, ok. I jazda. No, tutaj 76 ładnie wbity, buffka niestety padła. Okej, okay, no to co? Rozłączamy się i... A, jak nibyście nie zauważyli, buffka ma już 61 level, XP ją ponad 3 godziny. Sprawdzę jeszcze, czy książki można. Berka nie można. I Wirek G1, super. Króciutka przerwa do XP-nia, czytamy konika, nie udało się. Co ja czytam? Zaawansowane. Udało się i Berek. Udało się, Berek M7, świetnie. Szczęśliwy jest dzisiaj to kałuszka, że kamyk nie wszedł. O, taką ciekawostkę wam pokażę. Patrzcie, tutaj jest myszka, 6 level, cały czas tam XP, mam ten medal założony, klikam miksturę zarania i nie możesz założyć tego przedmiotu dwukrotnie. Czyli ta mikstura jest tak samo brana pod uwagę jak ten medal. Dziwne, ale no co no. Pedeki mi się skończyły i ciężko będzie ten XP iść, jak nie mogę tego założyć, ale cóż, jeszcze 7 leveli, już mi się nie chce. Zrobiłem małe zakupy i ekspimy dalej. Już na maksa mi się nie chce jej ekspić. Przerwa na kamyczka i Sunzi. Zacznijmy od Sunzi. Nie weszło. Kamyczek. Aura. Dalej. Nie weszło. Kurwa. Dobra, więc tutaj dobijam już ostatnie procenty na buffce. Powiem wam, że dobicie tego 70 levela było straszne. Zajęło mi to... nie wiem, około 20 godzin, całe szczęście udało się. Tryhardowałem, jeszcze małą pomoc tam od znajomego z gildii otrzymałem w expie, a więc super, udało się, lada moment, 70. Cieszę się, że w końcu jest ten 70. Znaczy no jeszcze nie ma, czekam teraz na resp. Za sekundkę będzie. Chyba jeszcze jakieś DT sobie przed spaniem tam pójdę ze znajomym. Zobaczę, nagram wam ulepszanie i jutro biorę się chyba za truta. Tak w ogóle możecie mi powiedzieć, czy chcecie, ażebym pokazywał oddawanie każdego matowego lodu? Czy właśnie najlepiej było, gdybym nagrywał tylko przyjmowanie ostatniego, tak jak to było niedawno z pamiątką. Non-stop oddawałem tą ostatnią pamiątkę, on nie chciał przyjąć. Dobra, zobaczymy ile to procent. 99, 28, 31. To zaraz będzie. O, pedek się skończył, dlatego tak akurat w ostatniej minucie musiał się skończyć. Byłoby szybciej o wiele, gdybym mógł tą miksturę zarania założyć, ale no niestety nie można. O, 90. I jest, nareszcie 70. No dobra. A jeszcze pokażę, że ma maksymalnie skowyto, mam 18 punktów, czy wejdzie na 17? 12, 13, 14, 15, 16 i decydujący moment. Też nie w los. Ani błogo, ani pomoc, ani skowyto. Zajebiście. Ciekawe co tam u Lexo, dawno mnie go odwiedzał, a matowe lody same do mnie nie przyjdą. Może mu przyjmę dla odmiany? No to dajemy pamiątkę, pfu, matowe. Och, znalazłeś.
O, przyjął, super. A, tak w ogóle tak się prezentuje z tamtrutą. Kozacko, nie? Szkoda, że niedługo nie będzie się już błyszczeć. Albo będzie błyszczeć lepiej. Książeczki, zaczniemy od poli. Nie można, konik. Udało się, szarża. Jeszcze trzy i berek, nie udało się. To jeszcze kamyczek. Aura miecza, dalej. Nie udało się. Dobrze, otworzymy teraz sobie te skrzynki Ateny. Niestety udało mi się zdobyć tylko dwie, bo oczywiście jestem debilem. I przez przypadek wyłączyłem misję na moim dropku. Jak on pyta, czy pomożecie, kliknąłem, że nie. W pierwszym triumfu skroi syf leci, szpon. No to nawet spoko. I teraz to lepsza. Ateny, biała perła, super. Teraz na Lexo. Tradycyjnie wpierw jest szczytowate triumfu, futro wilka, poty, rękawica króla i poty. No sam syf z tego leci, jak sami widzicie. I teraz to lepsza, z Chameleona, fasolka Zen. No czyli bardzo słabo. Otwieramy skrzyneczkę na 70 poziom, dostaliśmy 3 dodania i wkładamy pierwszy do tarczy. Tarcza ma 3. Nie udało się, drugie. Nie udało się, no kurde, ludzie bez jaj. Nie udało się, super. No naprawdę super. Dobra, może chociaż miksy będą bardziej szczęśliwe. Jedziemy z pierwszym miksem. Jeden, no sam syf, sami widzicie. Niestety w ogóle farta. W ogóle. Na Lexo też kupiłem wzmianki w item shopie i jedziemy. Pierwsza. Czy kiedyś coś ciekawego do tej stali wejdzie? Chociaż 1500 PZ. Może tu będzie więcej szczęścia, próbujemy. Hu, zmieniłeś ulepszenie i... No, naprawdę, naprawdę. Dobra, może chociaż tutaj coś się uda. Co też wątpię, bo ta stalka jest tak pechowa, że ja pierdzielę. Dobra, na magazynie otwartym jedziemy. Fu, i... No, i co? I co? I nic. Dobra, ostatnia zmianka z item shopu idzie. Może Kyudo będzie szczęśliwy? Też w to wątpię. No widzicie, widzicie. Szkoda gadać. Dobra, mam jeszcze te dwa na bufie, tylko tam niestety trzeba czekać. Dobra, więc jedziemy z kolejną zmianką. Zmieniłeś poprzednio. To są jakieś jaja, kolejne 10 minut czekania. Okej. No dobra, może do 7 razy sztuka, jedziemy z ostatnią. Zmieniłeś i... 1030 atak, 5 do PZ. Ej, szczerze wam powiem, najlepsze bony chyba, zostawię ją na razie. No wiadomo, jest gówno, a nie bony tak naprawdę, ale w końcu coś mam. No to Gameforge się cieszy, zgadnijcie co kupiłem. Tak, macie rację. Dodanie. Może w końcu wejdzie czwarty bon i jest. To teraz piąty zdobędę i jedziemy. Wkładamy piąty bon. Nie udało się. Tradycyjnie otworzymy 10 blasków będzie. Shinsu, marmurki, marmurki. Potwory. Rękawica. Potwory. Lucy. Marmury. To jest, nie, to jest błogosławieństwo smoka. Myślę, że to marmur się nazywa. Dłoń krytyka, znaczy przebicia. Ej, okej, kolejne blaski muszę załatwić. Może przy rybaku będzie szczęśliwiej. Pierwsze, nie mogę otworzyć, super. Rękawiczka, dłoń przebicia, bodzio, czunio, potworki, rękawica, dzino. Potworki, błogosławieństwo, cinio, od razu czytne i kolejne blaski, czunio. Dobra, kolejne blaski, jedziemy. Język, magiczna ruda miedzi, o Boże. Tego spota V2 uciągasz, ale nie możesz sobie z wojownikami poradzić z ognistej. Wkurza mnie ta gra, wkurza naprawdę, no mało, że tyle zmianek poszło, to jeszcze Marduk nie potrafi polecieć. Cztery dodania na dodanie czwartego bonu, dobra, idziemy. Bez komentarza, naprawdę, no, marmur,
lepszy bodź, czujnie. Kolejna metoda jest. Dobra. Dodajemy od razu. Wejdzie. Weszło. Ok. Jak widzicie, ostatnie cztery zmianki SM-y się kończą. Znaczy na jeszcze jedną mam w razie czego. Ale dobra, jedziemy. Pierwsza zmianka. I... Aha, 5 luda. No, chociaż tyle. Nie muszę tłumaczyć, że 5 luda mnie nie satysfakcjonuje, a więc jedziemy kolejna. Najlepiej było, gdyby grota weszła oczywiście. 20 orki, 20 DT. 20 grota. Ej. Ej, to mi się podoba. To jest spoko, no. To zostawimy. 20 grota, 20 DT, 20 orki. No te orki, no wiadomo, ale fajna, fajna. Okej, szko. Właśnie miałem się brać za ulepszanie truty, ale zobaczyłem, że ten materiał już trwa ponad 10 minut, a więc tutaj się pożegnamy. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco, zostawienie lajka, jeżeli filmik się podobał. Do usłyszenia, cześć. Nie zapomnijcie o komentarzu.